W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości kontynuujemy nasz cykl, w którym rozmawiamy o istotnych wątkach naszej niełatwej przecież historii, począwszy od końca XVIII wieku do początku wieku XX. Dziś skupimy się na czynie zbrojnym będącej pod zaborami Polski. Wojna polsko-rosyjska roku 1792 przegrana, insurekcja kościuszkowska roku 1794 również kończy się kapitulacją polskich oddziałów. Przychodzi 24 października 1795. Rosja, Prusy i Austria dokonują trzeciego rozbioru Polski. Rzeczpospolita znika z mapy Europy. W styczniu 1797 w Petersburgu przedstawiciele Austrii, Prus i Rosji podpisują konwencję o ostatecznym zatwierdzeniu podziału, w której znajdziemy m.in. takie słowa: uznana została konieczność uchylenia wszystkiego, co może nasuwać wspomnienie istnienia Królestwa Polskiego. Uskutecznione zostało unicestwienie tego ciała politycznego. Nazwa Królestwa Polskiego zostanie odtąd na zawsze skasowana. Tak mówią zaborcy o państwie, które jeszcze półtora wieku wcześniej liczyło, panie profesorze, około 1 000 000 km², było trzykrotnie większe niż obszar dzisiejszej Rzeczpospolitej. Zapewne kilkanaście milionów ludzi. Rzeczywiście daje się jednym podpisem je skasować? No nie wiem, czy państwo można skasować. Państwo chyba można. Pytanie jest, jak naród. I to jest kwestia najistotniejsza, bo to było pytanie, które właśnie w tej chwili się narodziło. Państwo czy naród? Myślano kategoriami oczywiście państwa, ale nie zapominajmy, że wielcy tamtego czasu, wielcy, których nigdy nie możemy posądzać o to, iż byli jakimiś zaprzańcami narodowymi, jak Stanisław Staszic, jak Hugo Kołłątaj. Oni uważali, że Polska upadła na zawsze. Pisano, była Troja, nie ma Troi, był Rzym, nie ma Rzymu. Była Polska, nie ma Polski. Ale nie traktowano tego kategoriami, jak my to dzisiaj rozumiemy, kategoriami zaniku narodowości, czy no, państwa, które wówczas traktowano jako coś wspólnego z narodowością. Że to jest katastrofa, bo tak tego nie rozumiano. Przecież nikt, jeszcze raz podkreślam, Staszica by nie posądził o to. A jednak ówczesne pokolenie upadek Rzeczypospolitej nie potraktowało w kategoriach tragedii. To zresztą jest bardzo charakterystyczne, że tragedią był upadek powstania listopadowego. Dla pokolenia Adama Mickiewicza, tych urodzonych w niewoli, okutych w powieciu, to była tragedia. W 1931 roku coś się skończyło. Natomiast 795 nie wywołał wielkiej burzy, chociaż nam to się wydaje, że wtedy coś się skończyło. Może również dlatego, że w Europie wrzało, na Zachodzie przecież już rewolucyjna Francja, Napoleon Bonaparte podnosi głowę, już się te jego armie zaczynają wylewać na tę Europę. Znaczy nie wiem, czy się zaczęły wylewać do Europy, bo akurat w 795 Prusy, żeby zjeść więcej na wschodzie, podpisały z rewolucyjną Francją pokój w Bazylei i jak gdyby uznały tą, że rewolucyjną Francję jako podmiot życia politycznego. Francja to jest potęga, w związku z tym z Francją się trzeba liczyć. Z Francją w 814, w 815 po klęsce Napoleona liczono się tak, bo to jest mocarstwo. Natomiast z Polską nie trzeba było się liczyć i w gruncie rzeczy to nie było aż tak do końca, jakbyśmy no niestety chcieli. Historia jest taka, jaka jest, a nie jaką my chcemy mieć. A rok 1797, pozwolę sobie zwrócić uwagę, to legiony Dąbrowskiego we Włoszech. Skąd Polacy tam na południu Europy? Legiony Dąbrowskiego pojawiły się we Włoszech z prostej przyczyny. Tam właśnie Austria na tym froncie, nazwijmy to w Italii, walczyła z rewolucyjną Francją. I Francja, zwycięska Francja, to jest pierwsza wielka kampania Bonapartego. Za chwileczkę już o nim tylko będziemy mówili. Napoleon I. A więc ta pierwsza zwycięska kampania dostarczyła poza zwycięstwami także jeńców, a część Polaków, którzy w czasie rewolucji, w czasie insurekcji kościuszkowskiej tworzyli tak zwaną deputację i agencję w rewolucyjnym Paryżu, szukała potrzeby, chęci stworzenia, podniesienia sprawy polskiej. Ale rewolucyjna Francja uznała, mając doświadczenia z gwardią szwajcarską, która była osobistą gwardią królów, że na terytorium Francji nie mogą nigdy funkcjonować żadne obce wojska. Stąd można było je tylko utworzyć poza granicami Francji. A nazwa Legiony, która tak fajnie się wpisała w historię Polski, pojawiła chyba się tylko dlatego, iż
okres końca XVIII wieku to jest zachwyt nad starożytnym Rzymem. Stąd cała dytylatura, cesarz, stroje, nawiązanie nawet w modzie kobiecej, włosy ścinane, a la Titus, fryzura. I to ta moda cesarstwa przywołała i wywołała nazwę Legion. Stąd później mamy te Legiony Dąbrowskiego, Legie Nadwiślańskie, aż po Legiony Piłsudskiego. A wzięło się to tylko z zachwytu nad starożytnym Rzymem. Ale mamy przy tej okazji również i na początek właśnie taką 7-tysięczną armię, można powiedzieć, polską, bo przecież pod dowództwem Polaka. Aczkolwiek zwierzchność już ewidentnie francuska. Czy o Polskę ci żołnierze rzeczywiście walczyli? Tak, oni walczyli o Polskę. To było to, co było przesłaniem na późniejsze lata. Szablem odbierzemy, bowiem większość to był chłopski żołnierz, nie mający świadomości narodowej. To trzeba od razu podkreślić. W większości ten żołnierz nie miał świadomości narodowej. Oficer był oczywiście pochodzenia szlacheckiego. Początkowo tych oficerów było bardzo mało. Większość ludzi nad Wisłą pogodziła się z utratą niepodległości. Bardzo mało ochotników z nad Wisły poszło do legionów. Nazywano ich prawie że oszołomami. Ale ci, którzy poszli, zaczęli tworzyć nową ideę, idei wojska obywatelskiego. Przed tym piękny napis, który nosili legioniści, ludzie wolni są braćmi. Nawiązanie do tradycji insurekcji, tradycji republikańskiej polskiej, oczywiście nawiązanie do republiki francuskiej. To wywoływało, czy wychowywało nowego żołnierza. Chociaż jako ciekawostkę dodam, kiedyż te legiony weszły do Rzymu, ci legioniści, co chcieli zobaczyć? Kościoły, co chcieli zrobić? Wyspowiadać się po prostu. Co dla oficerów francuskich wychowanych w całkowicie innej tradycji było nie do pomyślenia, jak może ten żołnierz iść do kościoła, się po prostu pomodlić. Ale to jest inna opowieść. Ci właśnie żołnierze, mówimy, że walczyli za Polskę, ale zwróćmy uwagę, gdzie, w jakich kampaniach, w jakich walkach Napoleon ich wykorzystuje. Wykorzystuje ich oczywiście na północnym teatrze działań, północno-włoskim teatrze działań operacyjnych i w środkowych Włoszech. Wykorzystuje ich do walk, do celów wyłącznie francuskich. Napoleon jest Francuzem. Ale Napoleon to jest żołnierz. Żołnierz, który ma zrealizować nakreślone przez polityków cele. Celem jest pokonanie Austrii. A to jest tylko przedmiot, który służy do pokonania tejże Austrii. My oczywiście będziemy pamiętali o tragicznym końcu dwóch z trzech brygad legionów. Tych tragicznym końcu na San Domingo. Ale legioniści to było coś nowego w ówczesnej Europie, w ówczesnym myśleniu. Przy czym legioniści to nie była jedyna formacja, która wówczas myślała o odzyskaniu niepodległości, bo mały ferment, wcale nieduży on był, chociaż później przez historiografię trochę wzmocniony poprzez taki przekaz, nazwijmy to dzisiejszym słowem medialnym, że to było powszechne, organizowano podobne punkty oporu na obrzeżach Rzeczypospolitej w oparciu o Turcję. A po legionach najlepszą pamiątką jest dzisiaj nasz hymn narodowy. Tak, i to były słowa, które wnosiły coś nowego. Chociaż zawsze mówię, że jest coś mistycznego w naszym hymnie. Ja pomijam, że występują tam wszystkie postacie, które wówczas żyły, nie licząc tylko Czarneckiego, ale w XVIII wieku nastąpił renesans Czarneckiego. To Branicy próbowali się jak gdyby lepiej wpisać w dzieje Rzeczypospolitej, stąd rzucili, mówiąc kolokwialnie, pieniądz na reklamy Czarneckiego i stąd ta popularność Czarneckiego. Mamy oczywiście błąd w hymnie, jeśli chodzi o konkrety historyczne przy okazji Czarneckiego, ale mamy postacie, które wówczas odgrywały rolę. Mamy i Kościuszkę, którego mamy Racławickie Kosy, a więc symbol upodmiotowienia ludu. Mamy, mówi się Basia, no niektórzy mówili, że to druga żona Dąbrowskiego, Barbara Chłapowska. Być może tutaj już jest nadciąganie interpretacji pewnej. Mamy oczywiście Bonapartego. To nie jest jeszcze Bonaparte spod Austerlitz, Jeny, czy naszego Friedlandu. To jest dopiero Bonaparte spod Arcole i kampanii włoskiej. Ale mamy jeszcze coś dla mnie zawsze, jak już użyłem tego słowa, coś mistycznego. Mianowicie wspominałem o konspiracjach po upadku III Rzeczypospolitej. Jedna z tych konspiracji miała swoje miejsce na Wołoszczyźnie. Rzucono hasło, kto kocha ojczyznę, idzie na Wołoszczyznę. Tam gromadzili się rozbitkowie pokonanej armii insurekcji kościuszkowskiej. I tam dokonano wypadu do austriackiej Galicji. Nieudanego wypadu. I pierwszy, który zawisł z długiej listy
polskich bohaterów, którzy zginęli w walce o niepodległość. Pierwszy, który zawisł po 795 roku, to był major Gwardii Pieszej Koronnej Fryderyk Melfort, jako przywódca tej grupy uderzeniowej. Zawisł w połowie lipca 1797 roku. I właśnie prawie, że w tym samym dniu na drugim krańcu Europy włoskie miasto Reggio d'Emilia po raz pierwszy wykonano utwór, który dzisiaj jest naszym hymnem. Po raz pierwszy zaśpiewano do słów Wybickiego Jeszcze Polska nie umarła z muzyką przypisaną Ogińskiemu, chociaż raczej nieznanego nam autora. Jest coś mistycznego, że tego prawie, że tego samego dnia z jednej strony Europy ginie człowiek, który zaczyna walkę o niepodległość, ginie na szubienicy, jakże wielu ich zginęło w ciągu XIX wieku w ten sposób, a z drugiej strony mamy ten przekaz, który trwa po dzień dzisiejszy. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. To nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za swoim przewodem złączył się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wardę, przejdziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za swoim przewodem łączym się z narodem. Już tam ojciec do swej bazi mówi zapłakany: słuchaj jeno, ono nasi biją karawany. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za swoim przewodem łączymy się z narodem. Panie profesorze, księstwo warszawskie. Nie byłoby go zapewne, gdyby nie powstanie wielkopolskie z roku 1806, zwycięskie, a tak mało pamiętane. Tak, w gruncie rzeczy można złośliwie dodać, że w Wielkopolsce im się wszystko udaje, nawet powstania. Ale być może nie byłoby Polski dzisiejszej, w dzisiejszym kształcie, nie mielibyśmy tej świadomości narodowej i tego poczucia i bycia Polakami, gdyby nie księstwo warszawskie. Barbara Grochulska, znakomity historyk tejże epoki, napisała, że to było małe państwo wielkiej nadziei. Ale to małe państwo wielkiej nadziei obudziło nie tylko nadzieję, ale zmieniło podejście i mentalność w stosunku do państwa jako instytucji. Proszę zobaczyć, jak w 795 roku wielkie rody potraktowały Rzeczpospolitą, czy jak potraktowały ją podczas upadku. I dzieci tych wielkich, z wielkich rodów, w 806, w 809, czy jeszcze bardziej to widzimy w 812 roku, poszli do szeregów narodowych. Poszli zasilić armię księstwa warszawskiego. Ci czartoryscy, którzy w pewnym momencie manewrowali w ten czy w inny sposób, w 809 roku fundują cały pułk 16, a na czele tego 16 staje brat Adama Jerzego, książę Konstanty Czartoryski. Mamy inne podejście. Zaczęło się, pan wspomniał, panie redaktorze, od zwycięskiego powstania. Zaczęło się od tego po prostu, że armie napoleońskie pokonały Prusy i Prusy wsparte przez Rosję chciały kontynuować wojnę. No i żeby wojnę dokończyć, Napoleon musiał pójść za ciosem i znalazł się chyba trochę niespodziewanie sam dla siebie na ziemiach polskich, tutaj nad Wisłą. Nie był przygotowany do podniesienia sprawy polskiej. Był nią zaskoczony. Czuł się zobowiązany w jakiś sposób wobec Polaków? Może właśnie tych z Poznańskiego, którzy wystąpili zbrojnie przeciwko Napoleon Prusom? Napoleon był znakomitym wodzem, był geniuszem militarnym. Był geniuszem też i chyba polityczny. Był znakomity w każdym celu, w każdym miejscu. Ale on nie czuł się zobowiązany wobec nikogo, chyba tylko wobec Francji. Tam Sułkowskiego i jego tragiczną śmierć w Egipcie zostawmy. Zostawmy innych i te legiony, które gdzieś tam, jej szczątki były w Italii w 806 roku, kiedy armie napoleońskie wkraczają. Napoleon
nagle nie miał w ogóle wyobrażenia o Polsce. Znał tylko z takiej pracy Rulie o anarchii w Polsce, jak wygląda Polska, że to szlachta i magnateria o wszystkim decyduje. I on miał takie wyobrażenie do końca, że trzeba ich przeciągnąć, że chłopi są brudni, nie ma dróg, no po dzień dzisiejszy, dodam złośliwie, ale proszę, panie redaktorze, Napoleon nie czuł się zobowiązany, ale Napoleon był pragmatykiem. Jeśli się jest 1000 kilometrów od Paryża, a baza operacyjna jest nad Odrą, później nad Wisłą, trzeba wykorzystać miejscowy element. I napisał w tej słynnej, kazał, miał tu niby podpisać Kościuszko. Kościuszko nie lubił Napoleona, a słowo nie lubił jest chyba za małym określeniem jeszcze. Stąd w tej odezwie. Obaczym, czy Polacy są godni być narodem, co Wybicki ostatecznie z Dąbrowskim podpisał i co zrealizował poprzez owe, w gruncie rzeczy, udane powstanie. Ile było Polski w Księstwie Warszawskim? Mało. Polski było mało i tutaj zaczęło się... No była konstytucja, był nawet pieniądz, no armia. Było terytorium. Terytorium to był tylko drugi, trzeci zabór pruski. Proszę pamiętać, że w Tylży liczono więcej. Elity polskie były zaskoczone. Pierwsze rozczarowanie Napoleonem nastąpiło właśnie w lipcu 1807 roku po podpisaniu pokoju w Tylży. Ale Hugo Kołłątaj napisał z tym hasłem Nihil desperandum, nie rozpaczajmy uwagi nad tym ziemią, którą w tej chwili nazywają się Księstwem Warszawskim, w którym pisał, no parafrazując, darowanemu koniowi nie zagląda się. A ile było Polski? To była konstytucja, której główne założenia były podyktowane przez Napoleona. Proszę zwrócić uwagę, że konstytucja trzeciomajowa, do której się tak chętnie odwołujemy, nie została przywołana czy przywrócona w Księstwie Warszawskim, chociaż Wybicki myślał, że ona będzie oni z egzemplarzem konstytucji, a Wybicki z grupą senatorów, działaczy komisji rządzącej, takiego tworu powołanego przez Napoleona, jechali do Napoleona, bo myśleli, że będzie ta konstytucja. Podyktował zdecydowanie Napoleon liberalniejszą, demokratyczną konstytucję. Udoskonaloną w stosunku do tej z 1791? Tak, ta była w ogóle już trochę spóźniona, jak i na ową epokę. Dalej wprowadzono na ziemiach polskich kodeks Napoleona, kodeks wolności. To jest rzecz, która obowiązywała, kodeks Napoleona, kodeks wolności handlowej, rzecz, która obowiązywała do roku 1945. W tej części Europy nie bywała. Dalej, ile było tegoż tej Polski? No były francuskie obyczaje, nazwy, departamenty, ale była rzecz najważniejsza. Było Wojsko Polskie. To była rzecz niesamowita. Proszę zwrócić uwagę, że w 791 roku Polska, mówiliśmy o tym obszarze, nie potrafiła wystawić 100-tysięcznej armii. Tam 60 tysięcy jako tako ubranych, ja już nie mówię, że uzbrojonych, bo o tym to jest rzecz inna, wystawiła Polska w polu. Polska duża, samodzielna. A w roku 812, 20 lat po wojnie 792 roku, Polska wystawia małe księstwo warszawskie, powiększone w 809 roku, wystawia 104 tysiące ludzi uzbrojonych, bitnych, stanowiących realną bojową siłę. I to jest osiągnięcie tego księstwa warszawskiego. I przekonanie tych ludzi, że to jest nasze własne państwo. Odwołuję się niekiedy do Izabeli z Flemingów Czartoryskich, która miała podejście do tamtej Rzeczypospolitej upadłej, nazwę to delikatnie, różne. Ale po upadku Rzeczypospolitej, kiedy nic się już nie liczyło, jakże sparła powstanie tegoż księstwa warszawskiego. Nie tylko ona. Wszyscy uważali, że to jest nasze państwo. I jeszcze ostatnie zdanie. Do tej armii księstwa warszawskiego przyłączali się, przekradali się, mimo że za to groziła kara śmierci, Polacy z pozostałych zaborów. Tadeusz się nam kłania. Pan Tadeusz jest fantastycznym opisem. Profesor Dariusz Nawrót, opracowujący rok 812 na Litwie, dostrzegł taką rzecz, że był niesamowity entuzjazm wstępowania do armii w czasie inwazji na Rosję. I wstępowały dzieci ludzi, którzy byli zaangażowani w targowice. Zapytałem, jest mój kolega, ale jak pan Tadeusz w stosunku do tego? On mówi, pan Tadeusz Mickiewicza jest klasycznym, chciałoby się powiedzieć, źródłem, bowiem większość nazwisk, tych, które w panu Tadeuszu mamy, jak oni uciekali za drugą stronę Niemna, wtedy zaczęli ręką wygrażać, przepiękny jest ten opis przecież, że te nazwiska się zgadzają, że u Mickiewicza się po prostu wszystko zgadza. No być może nie było zajazdu ostatniego w Soplicowie. Księstwo Warszawskie, no cóż,
utwór napoleoński, więc dużo dłużej niż sam Napoleon przetrwać nie mógł. Ale przetrwała legenda, przetrwało wojsko i przetrwały kadry. To, co założono w roku 1807, myślę o administracji publicznej, to faktycznie z językiem polskim, to przetrwało do okresu powstania styczniowego. I to też jest jakieś takie długie trwanie. Chociaż muszę od razu dodać, że część tej administracji wyrosła w Warszawie na bazie urzędników pruskich. To jest też charakterystyczne. W XIX wieku przyszli urzędnicy pruscy do Warszawy, czy do Ostrołęki i oni się spolszczyli. Ich dzieci i wnukowie szli do Polski powstań. A Armia Księstwa Warszawskiego gdzieś w dużej części pozostaje w tych śniegach podmoskiewskich. Pozostaje w śniegach podmoskiewskich, ale grobem Armii Księstwa Warszawskiego była bitwa pod Lipskiem. Oczywiście wszyscy pamiętamy bohaterską śmierć księcia Józefa Poniatowskiego. Wspaniała postać. Proszę zobaczyć, jak zdołał oczyścić nazwisko Poniatowskie. Z jaką niechęcią go przyjmowano w tejże armii w 1807, kiedy tworzono. Z jaką niechęcią odnosił się do niego generał Zajączek, który pisał do kawalera wielkich orderów, nawiązując do tego, że Poniatowski miał ordery i pruskie, i rosyjskie. Z jaką niechęcią odnosił się do niego Dąbrowski. Ale jaką po kampanii 1809 roku, jedynej zwycięskiej kampanii, jaką przeprowadziła Armia Polska w XIX wieku, jaką zaczął zyskiwać mir u żołnierzy. A po jego żołnierskiej śmierci w nurtach Elstery, jak stawał się to życie po życiu, jak zakwitło. Jak stawał się po prostu bohaterem. Nie tylko poprzez późniejszy pochówek na Wawelu. On tam zastąpił innego Poniatowskiego, bo król Stanisław August Poniatowski w opinii publicznej był niegodny tego miejsca. Zresztą po dzień dzisiejszy tam nie spoczęły jego szczątki. A Poniatowski, jakże najbardziej. I ta legenda Poniatowskiego, legenda Armii Księstwa, legenda upromieniona opowieścią, białą legendą napoleońską. Mamy tutaj samo Siery, mamy Raszyn, mamy szereg bitew. I mamy coś, co w pierwszej połowie XIX wieku dzisiaj wydaje nam się już trochę zniknęło, mianowicie pamiętnikarstwo. Pamiętnikarstwo wiarusów napoleońskich. To była nie tylko literatura do czytania, to była wręcz obowiązkowa literatura dla wielu, którzy na bazie opowieści, bardzo często zmyślonych albo ufryzowanych, może to będzie lepiej, ufryzowanych przez uczestników, budowali swoją tożsamość narodową. Ci ludzie czytający te pamiętniki. No i znów literacka wprawdzie postać, ale Rzecki. No Rzecki, stary Rzecki. Studentów zawsze egzaminuje z jednego. Mianowicie ile stary Rzecki miał lat w chwili śmierci. Bo to był stary Rzecki. Pana, panie redaktorze, nie ośmielę się, ale powiem, że miał 52 lata najwyżej w chwili śmierci. Mniej więcej rówieśnikami bylibyśmy z panem Rzeckim. No, ja już nie. W każdym bądź razie piękne nawiązanie. Oczywiście do Napoleona III, do epoki napoleońskiej, do tego, co na ziemiach polskich było najmocniej zakorzenione w wszystkich państwach Europy. Legenda napoleońska, ten wielki demiurg, który przyjdzie i przyniesie nam. A Polacy żyjący w granicach Księstwa Warszawskiego, czy przyjdzie im już wkrótce zapłacić za te kilka lat, no, taki umiarkowany, acz jednak wolności? Właściwie nie. Powiem, w roku 1814, w 1815, kiedy w Wiedniu toczyły obrady kongres wiedeński, który ma uporządkować Europę po zawierusze rewolucji francuskiej, po epoce napoleońskiej, sprawa polska, aczkolwiek księstwo nie było zaproszone jako jedyne, oprócz Genui, wszystkich organizmów państwowych do uczestniczenia, sprawa polska będzie jedną z ważniejszych. Reprezentantem sprawy polskiej będzie Adam Jerzy Czartoryski. I na bazie Księstwa Warszawskiego powstanie Królestwo Polskie. Oczywiście wynikało to z kilku rzeczy. Mianowicie chyba podstawową rzeczą, która doprowadziła do powstania Księstwa Warszawskiego, był jednak wysiłek militarny, ja to tak nazywam, Księstwa Warszawskiego. Królestwo było efektem Księstwa Warszawskiego i roku 1812. Aleksander I, car, zwycięski car Rosji. Armia rosyjska przecież doszła do Paryża. Kozacy biwakowali na Champs-Élysées, ale Aleksander I wiedział, że trzeba mieć na zachodniej swojej granicy przyjazne sobie państwo. W 1812 roku Rosja mało nie runęła. Te 100 tysięcy żołnierzy polskich, będących po przeciwnej stronie, mogłoby zaważyć. Stąd początek myślenia o kwestii polskiej, jako kwestii, którą, czy sprawie polskiej, którą trzeba mieć
po swojej stronie. To jest efekt księstwa warszawskiego, że spowodowało ono poprzez swój wysiłek i militarny, i polityczny, iż nie można było powrócić do status quo antebellum, czyli do roku 795, do 806. Chociaż były też takie koncepcje, żeby była linia na Wiśle. Oczywiście bzdurą było to, co dyplomacja brytyjska, tylko dla szachowania Rosji, że trzeba by było skrzesić całą przed rozbiorową Rzeczypospolitą. To było oczywiście niemożliwe.